Elektrownia wodna w Juszkowie powstała w tym samym czasie co w Kuźnicach. Jednak w odróżnieniu od poprzednich jest to elektrownia przepływowa. Oznacza to, że do jej działania nie jest wymagana budowa zapory i spiętrzenie wody. Energia elektryczna powstaje wskutek bieżącego przepływu. Ze względu na sąsiadujące elektrownie typu kaskadowego, elektrownia w Juszkowie została wyposażona w zbiornik wyrównawczy o pojemności wystarczającej na 12 godzin pracy elektrowni. Elektrownia w Juszkowie powstała w 1937 roku w miejscu, w którym działał młyn wodny. W momencie budowy wykorzystywano dawne elementy konstrukcyjne, co znacznie przyspieszyło prace budowlane. Podobnie jak inne elektrownie, oprócz produkcji energii elektrycznej, budowle hydrotechniczne pełnią funkcję przeciwpowodziową oraz przeciwrumowiskową. Spowolnienie przepływu wody ogranicza transport materiału skalnego i wymywanie korytarzycznego.